Katolicka Biblia zawiera prawdę. Film o skale. Kto jest skałą? Dzisiaj taki film, który od dawna chciałem jakoś nakręcić. Nie było takiej możliwości, ale jakoś się udało. Chciałem się podzielić z wami tym, co Biblia mówi o skale. Ponieważ jest kilka przynajmniej stanowisk ludzkich, jakie ja słyszałem. Dzisiaj chciałbym wam przeczytać kilka fragmentów z Biblii Tysiąclecia. To jest Biblia Kościoła Rzymskokatolickiego, polecana przez ten Kościół. Z tego tłumaczenia czytane są wszystkie czytania w kościołach w Polsce, no codziennie i w niedzielę. Więc myślę, że każdy rzymski katolik ma taką Biblię u siebie w domu i może sobie sprawdzić, do czego zachęcam. Sprawdzajcie to, co czytam i weryfikujcie. Dobrze, pierwszy fragment, który jest chyba najbardziej znany i o którym najczęściej się mówi, brzmi tak. Ewangelia według świętego Mateusza, 16 rozdział, 18 wers. Zacytuję. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Do tego cytatu jeszcze wrócę na końcu, ale przejdźmy dalej, bo kilka kolejnych cytatów myślę, że jest równie ważnych. Ewangelia według świętego Łukasza, 20 rozdział, 17 i 18 wers. Cytuję. On zaś spojrzał na nich i rzekł, cóż więc znaczy to słowo Pisma? Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Każdy, kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. Kolejny fragment na temat kamienia, skały. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, 11 i 12 wers. Cytuję. A może przeczytam jeszcze jeden wers wcześniej. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, od 10 wersu, żebyśmy zobaczyli kontekst. To niech będzie wiadomo wam, wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że przez niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. Tutaj Piotr tłumaczy sytuację przed Sanhedrynem. Cytuję dalej. On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła i nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym mogliby być zbawieni. List do Rzymian, 9 rozdział, 33 wers. Cytuję. Jak jest napisane, oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto wierzy w niego, nie będzie zawstydzony. Kolejny fragment z Nowego Testamentu, pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział i 4 wers. I pili ten sam duchowy napój, pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała to był Chrystus. I ostatni fragment z listu Piotra Apostoła, drugi rozdział, od 4 do 8 wersu. Cytuję. Zbliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym. Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny. A kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawstydzony. Wy zatem, którzy wierzycie,
Cześć dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem upadku i skałą zgorszenia. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Chciałem przeczytać wam jeszcze kilka fragmentów ze Starego Testamentu, z psalmów. I chciałbym zacząć od psalmu 18. Psalm 18 i wers 3. Cytuję. Panie, ostoja moja i twierdzo, mój Wybawicielu, Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono. Dalej 18 psalm, 32 wers, cytuję. Bo któż jest Bogiem prócz Pana? Któż jest skałą oprócz Boga naszego? Może psalm 19, 15 wers was zainteresuje. Cytuję. Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca u Ciebie, Panie, moja skało i mój Zbawicielu. Może jeszcze psalm 28, pierwszy wers brzmi tak. Dawidowy. Do Ciebie, Panie, wołam, skało moja. Nie bądź wobec mnie głuchy, bym wobec Twego milczenia nie stał się jak ci, którzy zstępują do grobu. W psalmach bardzo wiele razy Jezus Chrystus jest nazywany skałą. A chciałbym jeszcze przeczytać fragment z księgi proroka Izajasza, 28 rozdział, 16 wers. I brzmi on tak. Przeto tak mówi Pan Bóg, oto ja kładę na Syjonie kamień, kamień dobrany, węgielny, cenny, do fundamentów założony, kto wierzy, nie potknie się. I chciałbym na końcu wrócić jeszcze raz do tego fragmentu z Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, 18 wers, mimo wszystko chciałbym przeczytać wam także wersję. No, najpierw przeczytam jeszcze raz, później przeczytam oryginał. Czyli Ewangelia Mateusza, Ewangelia według świętego Mateusza, 16 rozdział, 18 wers. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. Dzięki dostępowi do technologii i wielu wielorakich przekładów mamy dostęp też do greckiego tekstu. Zawsze jak mamy jakąś wątpliwość, a tutaj myślę, że ona się pojawiła, że jakby ten wers z Ewangelii według świętego Mateusza nie pasuje do reszty. W tym wersie mamy wrażenie, że Piotr jest skałą, że zresztą, że sam Jezus Chrystus tak mówi, natomiast w pozostałych fragmentach mamy zaprzeczenie. Tam jest wyraźnie powiedziane, że skałą jest Bóg. I skałą jest Jezus Chrystus. I ponieważ Słowo Boże nie jest sprzeczne, nie może być sprzeczne i nie jest, więc powinniśmy zacząć szukać. Jeżeli wiele fragmentów wskazuje na jakąś tezę, a jeden od niej odbiega, no to trzeba go zbadać. I ja też tak uczyniłem, nie jest mój pomysł, ale posiłkuję się różnymi metodami badania tekstów biblijnych i jeżeli sięgniemy do tekstu greckiego, to możemy odkryć coś, co jest bardzo ciekawe. I przeczytam wam no, kilka wyrazów, bo jakby cały kontekst jest jasny, natomiast ten fragment brzmi dokładnie tak. Ja tobie mówię, Ewangelia według świętego Mateusza, 16, rozdział 18, wers. Ja tobie mówię, ty jesteś Petros, Piotr, kamyk. A na tej skale Petra zbuduje mój kościół. Petros, czyli kamyk. Piotr jest kamykiem. A Petra, skała, to jest Jezus Chrystus.
Kościół jest zbudowany na skalę, na Jezusie Chrystusie. Piotr jest kamykiem. Tak jak w liście swoim Piotr napisał, który cytowałem. Wszyscy jesteśmy kamykami budującymi to ciało, czyli Kościół, małymi kamykami. Jesteśmy bez znaczenia. Znaczenie ma tylko Jezus Chrystus. On jest skałą. Jemu chwała, wszelka chwała, na wieki wieków. Amen. Zachęcam, czytajcie Słowo Boże. Badajcie, jeżeli coś jest niejasne, bo Słowo Boże jest prawdą i jest spójne. Nie ma sprzeczności w żadnym fragmencie. Dziękuję, do usłyszenia. Z Bogiem.